Janusz Korwin-Mikke to w internecie legendarna postać, ale rzadko przebija się do głównych mediów. Jego zwolennicy zawsze powiedzą, że jest to spisek, ale prawda jest taka, że nie ma on swojej reprezentacji w parlamencie. Teraz może się to zmienić. Z Korwinem chce współpracować Przemysław Wipler, który kiedyś należał do PiS, był związany również z Jarosławem Gowinem, ale wywodzi się ze środowiska Korwin-Mikkego. Teraz chciałby po prostu do niego wrócić. Co prawda, problemy związane z prokuratorskim śledztwem mogą mu nieco pokrzyżować szyki, ale jeśli Kongres Nowej Prawicy przyjmie jego ofertę, to Wipler może stać się jego głosem w Sejmie. Kto wie, być może nie najgorsze sondaże Korwina pozwolą mu nawet namówić innych posłów, by utworzyć koło.